Cześć, witajcie. Dzisiaj chcę pokazać, jak testować bezpiecznie programy lub jak je bezpiecznie instalować. A bym już zapomniał, ale na słowie wstępu powinno być to, że dużo osób nie subskrybuje mojego kanału i proszę o zasubskrybowanie. Będzie mi wtedy bardzo miło. Czerwony przycisk subskrybuj znajdziesz na dole strony pod tym filmem. Naciskasz go. Musisz poczekać, aż się stanie szare. Miło będzie również, jak zaznaczysz dzwoneczek. Dzięki Tobie będzie więcej filmów. A teraz zapraszam do oglądania. Link w opisie. sandboxy.softonic.pl. Wybieramy free download. Wybieramy nie kontynuować pobieranie programu Sandboxy. Następnie klikamy Free Download. Zapisujemy plik. Teraz jak plik się pobrał, klikamy na ikonę pobranych plików. Klikamy dwukrotnie na pobrany plik. Klikamy tak. Wybieramy sobie język, wersję polski. Zgadzam się, wybieram lokalizację. Account zainstaluj. Klikam dalej, dalej. Zakończ. Powinna się otworzyć nam piaskownica. Jak uruchomić program? Klikamy prawym przyciskiem na piaskownicę, wybieramy uruchom w piaskownicy. Wracamy na przykład z menu Start. Na przykład 7-Zipa. Nasz program jest bezpiecznie odpalony. Pojawiają się hasztagi po dwóch stronach i jest w żółtej ramce. Tak samo możemy sobie zrobić z Explorer. Nasz eksplorator plików też się otworzył i tak samo jest w żółtej ramce. Również ta funkcja będzie działała na przenoszenie. Na przykład odpalmy sobie VirtualBoxa. Jak przeniesiemy, wybieramy opcję Default Box. Default Box. VirtualBox się nie może otworzyć, bo nie jest zainstalowana tej maszynie, ale programy, które by były zainstalowane, by się otworzyły. No nie wiem, DroidCam się otworzy. No, DroidCam się otwiera. Możemy również wybrać sobie opcję uruchom w piaskownicy pod prawym przyciskiem myszy. Też nam się otworzy. Ogólnie to tak. Teraz przejdziemy, jak instalować program w piaskownicy. Pobierzmy sobie jakikolwiek program. Na przykład, nie wiem. VirtualBoxa sobie pobierzmy. Czekam, aż się pobierze nam VirtualBox. Nie musi być to VirtualBox, może być inny nawet program. Programy w wersji portable będą działały bez instalacji na piaskownicy. Przechodzimy do pobranych plików. Wybieramy sobie prawym przyciskiem myszy uruchom w piaskownicy. Wybieramy Default Box.
Instalator VirtualBox odpalił się nam w piaskownicy. Akurat jest widać, że jest zainstalowany na komputerze. Ale w piaskownicy sobie go na przykład nie odpalimy, bo ten program nie będzie działać. Jak widzieliście, inne programy powinny działać w piaskownicy. Czyli, że możemy sobie instalować program normalnie tutaj i tutaj. Tylko to by musiał być jakiś program, nie wiem, przed wersji Portable, żebyśmy mogli wtedy mieć dwa razy odpalony i byśmy mogli mieć inne zupełnie lokalizacje. Wkrótce może będzie więcej poradników. Jak chcecie dokładniejsze poradniki, to piszcie w opisie. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.